Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Przede wszystkim, dzisiaj ładujemy 500 zł na waszych kontach i oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, no i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. My, moi drodzy, lecimy, słuchajcie, do Krystiana, który jest z Konina, także kierunek Wielkopolska, no i zobaczmy, jakim klubem, jakim składem dysponuje Krystian. No i proszę Państwa, tak prezentuje się składzik u Krystiana i jest całkiem okej, ale powiem szczerze, ten De Bruyne odstaje, to na pewno. Tutaj też jest ciekawa ławka, Doku Evo, Rolfo, Solskjaer, Pajor, okej. Jest tu kilka ciekawych perełek, nawet ten Howard, o kurde. No ale to raczej Oblak bardziej pod zgranko, wydaje mi się, że jest. No ale tak, ten Griezmann na pewno jest do zupgrade'owania, De Bruyne jest do zupgrade'owania, ale oczywiście jeden i drugi nadal jest grywalny. Ogólnie składzik jak najbardziej okej, ale mam nadzieję, że uda nam się go dzisiaj wzmocnić. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od paczek dla Ciebie i zobaczmy, co tu się podziało. W ogóle tutaj widzę właśnie, że jakieś różne dni, jak się logujesz, to potem są właśnie tego typu paczuchy. I teraz tak, ta paczka zawiera 10 kart, ta paczka zawiera pika, jednego z dwóch, ale 86+, natomiast jest to niewymienne. Tu mam jakieś dwie paki wymienne i od nich zacznijmy, bo to 100 FP-ków, 300 FP-ków, więc tutaj myślę, że spokojnie od tego możemy zacząć. Przede wszystkim każdy lokal będzie tu mile widziany, ale chyba kluczowe tutaj będą też jakieś wypożyczenia pod kątem właśnie jakiejś ligi weekendowej czy rivalsów, gdzie ten składzik będzie można wzmocnić jakimś fajnym też wypożyczeniem. Zerknijmy, moi drodzy, co tutaj mamy. Pierwsza paczka bez historii, 86+. No jednak ta mit raczej na wypożyczenie tutaj nie wiedzie. No i teraz, moi drodzy, kolejna paka za 35 tysięcy, a jednocześnie za 300 FP-ków. Czy tu będzie lepiej? I tu mamy walkout, proszę bardzo. Wygląda mi na panią Endler. Pytanie, czy tutaj w ogóle jest jakaś szansa na podwójny walkout? Raczej nie, raczej pierwszy walkoutik, ale pierwszy wymienny walkout to już jest coś. Pani Endler 88, zobaczymy, co jeszcze oprócz niej w tej paczce. Trochę tych overalli tu jest, całkiem sympatyczna ta paka. Jeszcze jest Hero na wypożyczenie, ale szczerze, to prędzej chyba ten Riken byłby w stanie zrobić jakąś różnicę niż ten Milito, dlatego bierzemy Milito, no i zobaczymy, co w kolejnych pakach. Moi drodzy, zaczynamy od paczki za 150 tysięcy, no i powiem tak, mamy kartę eventową, tam się lokal nie wyświetlił, a to chyba jest zbugowane, słuchajcie. Bo nie, no jest teraz walkout. Okej, chyba jakoś inaczej to widać, z uwagi, że to jest karta eventowa. Nie widziałem, czy jest podwójny walkout. Jest podwójny walkout. Będzie to Alex Baenia wraz tutaj z Paredes. Także mamy podwójny walkoutik co najmniej. A to jest dobra wiadomość, bo potem będziemy, słuchajcie, starali się zrobić ikonę. Tutaj w ogóle jest, widzę teraz niestety, ale duplikat tych kart. Ale okej, damy sobie radę na pewno. Dobra, no to teraz słuchajcie, przechodzimy do paki za 225 tysięcy. Tutaj to już jest chyba 15 razy 84 plus. Ej, co leci eventowo. No i mamy SPD Anglia. Bundesliga kobieca. Nic mi to nie mówi. Stanway mam w głowie. Jako, że Stanway kojarzę z 84 overall, takiej chyba podstawowej wersji. Natomiast tutaj jest Katoto i jednak ta Stanway. Czyli dobrze tutaj. Ej, czy wy widzicie te statystyki? Wszystko na poziomie 80+. I teraz pytanie, czy ta karta może być coś warta? No i troszkę jest, ponad 50 tysięcy ta Stanway jest warta. Niby wygląda spoko, 3x4. Ciekawe, czy mogłaby być dobre na tą ewolucję, gdzie jest upgrade tej gwiazdki sztuczek, jak coś możecie sobie zerknąć. Wyszła niedawno ewolucja fajna. Tutaj jest też Rafinha, okej. I Katoto, myślę, że też jak najbardziej spoko. Dobra, moi drodzy, przechodzimy teraz do paczki wymiennej za 100 tysięcy końców i ta paka, moi drodzy, daje nam walkout. To już jest dobra wiadomość. Bramkarz z Brazylii, okej. Raczej to był Alisson. Chyba, że jednak nie, jednak Edersonik tutaj wjeżdża na pojedynczym walkoucie. Zobaczmy, kto oprócz tego Edersona jeszcze 88 overall. W środku tej paczki mamy jeszcze Informa, no i Edersonik, myślę, że gicio, nie można narzekać. Przejdźmy do kolejnej paczki za 200 tysięcy. Tutaj aż 50, słuchajcie, kart, ale i tutaj są też gwarantowane overall i jest kolejna eventowa karta, mamy walkout. Nie. Proszę, nie. I jej, błagam, to jest przesada. To jest przesada. Ile można?
nie dość, że ta karta eventowa się tutaj nam powtarza, no po raz kolejny Stanway, już mogliby dać coś nowego. O, jest Stanway i tak, więc o kurde, co jest? Cztery informy, w tym Diabi, a Diabi naprawdę jest niezłym dzikiem, to trzeba przyznać. Do tego pani Little tutaj widzimy, no i teraz tak, tu w ogóle są jeszcze jakieś piczki, no i teraz zobaczmy, kto jeszcze na wypożyczenie i... Proszę państwa, bez historii niech będzie Garcia, a na drugim wypożyczeniu z tej paki, słuchajcie, wybierzemy Pulisika, okej, okay. Pulisik jak najbardziej spoko. I teraz druga paczuszka, moi drodzy, to jest za zrobienie ikonki i mamy walkout, okej, okay. Za zrobienie ikony dostajemy walkaucik, jesteśmy dopiero w połowie w sumie, ale to jest naprawdę dobra wiadomość, bo zawsze nam coś się zwróci za zrobienie tej ikony, a robimy to wszystko praktycznie niewymiennymi kartami, a tutaj Edersonic 88 wjeżdża, więc bardzo sympatycznie. No i moi drodzy, chyba czas zrobić jeszcze tutaj jakiś drafcik jako przerywnik na koncie widza, no i zobaczmy, jakie tu mamy formacje. Wydaje mi się, że ta 4-3-3 z jednym defensywnym pomocnikiem będzie ciekawa, no i zobaczmy na kapitanie. Powiem tak, tutaj był trafiony Diaby i może sobie przetestuj tego Diabiego, bo ten Diaby myślę, że może być ciekawą postacią, ale tutaj już jest nieco gorzej. O mój Boże, niech będzie na razie Giokeresz. Idziemy w zupełnie dziwnym kierunku, ale tutaj jest ciekawie, Paulo Futre wezmę, chociaż Rafael Leão jak najbardziej też był ok. Zresztą no tam... Tamten wybór był akurat ok, względem tego, co mamy tutaj, bo jakieś złote karty to absolutna... No nie, no dramat, Les Melon, panie kochany, co tu się dzieje? Oj, tu już jest lepiej, tu już jest i Kessler, i Loftus-Cheek, a pójdźmy w te Hero. Może jakiś rekord Hero tutaj wynaleziemy, ale Antonio Silva ma specjalną kartę, więc to PO nie ma znaczenia. Na kolejnym wyborze, słuchajcie, będzie Kim Min-jae, a... Bramki będzie strzegł, nie kto inny, jak swoją drogą tutaj chyba ten Edersonic, chociaż, a na razie wezmę Janka Oblaka. Pójdziemy jeszcze innym kierunku, środek obrony będzie, słuchajcie, Clinton Mata, SO, 83 tempa, wygląda ciekawie, a podejrzewam, że kosztuje dosłownie nic. O, jest nowa karta Robinsona, ale z drugiej strony też jest DiMarco i to jest ciężki wybór, ale niech będzie ten Robinson Trailblazers Pionier tutaj na ławce bez większej historii. Patrzymy, kto na obronie. Powiem wam tak, ja nawet nie chcę wiedzieć, jaką ma cenę ten Hernandez. Najgorsze jest to, że tutaj to Elo będzie problemem, ale w razie czego Elo na PO i po prostu bez granka chłopaki sobie poradzą. O nie, i tu Antonia Silva, mówiłem o niej, że ona ma kartę specjalną, no i pojawiła nam się z powrotem. No dobra, teraz tutaj Werner Malcolm bez historii, trzy karty jeszcze tutaj na ławce, zobaczmy, Szoboszlai 84, widzę, że on ma pozycję SPK, więc Szoboszlai wleci do pierwszego składu, słuchajcie, tutaj niech będzie Brian Zaragoza i ławkę zamknie nam, proszę państwa, nikt. Dosłownie nikt. Pięć kart do końca, taka pozycja napastnika byłaby tutaj mile widziana, nie powiem, chyba że Futre ma enkę, to jeszcze byłoby ok, ale niestety, no to jest dramat. Futre ma eneczkę w razie czego, więc tutaj kombinujemy albo LS, albo eneczka, tutaj pan Grabara jeszcze wjedzie na rejony. O kurcze, jest Messi, ulala, olż karta piękna, matko jedyna, Leo Messi. Ankara Messi, tyle można powiedzieć o tym zawodniku. No i słuchajcie, tego Szoboszlaia damy jeszcze tutaj, no i jakoś tutaj coś się wykaraska, jakiś składzik, wielkich szans nie ma, ale będzie można sobie przetestować przede wszystkim tego Messiego, do tego Paulo Futre, no i tego Diabiego, bo słuchajcie, trzykrotnie, w sensie ten Diaby był, gdzie były te cztery albo trzy informy, więc całkiem spoko, a wydaje mi się, że Diaby jest jak najbardziej OP i warty sprawdzenia. Tak wygląda drafcik, lecimy do paczek. Moi drodzy, przechodzimy do kolejnych paczek dla ciebie, no i zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego odda. To jest, słuchajcie, pik 86+, i Van Dijk! Pytanie, czy w klubie jest wymienny. Tak czy owak, Van Dijka bierzemy, jak najbardziej spoko, i niestety Van Dijk jest... Aj, no i ten Van Dijk pójdzie, słuchajcie, na ikonę, matko jedyna.
No przecież to jest hit. Szkoda, szkoda. Tutaj mogła być piękna historia. Na jednym z poprzednich odcinków też była sytuacja, gdzie trafiliśmy tego Sona. No i niestety tutaj podobnie. Nie jest kolorowo. Kolejna paka, słuchajcie. Tutaj jest gwarancja wymiennego walkoutu. Więc zobaczmy. Nie będzie to karta specjalna, ale wiem jedno. Musi być walkout. Pozycja ŚPD Hiszpania. Hola, hola. Tutaj wjeżdża Rodri. No i wszystko wskazuje na to, że to będzie podwójny jednak, ej, nie widziałem tego podwójnego, ale Manchester City, słuchajcie, i Gündogan, i Rodri, całkiem sympatycznie, bo jeden i drugi, słuchajcie, jest wymienny, do tego jest tutaj Marezik, naprawdę spoko paka. I teraz, słuchajcie, tu jest ikona na wypożyczenie, na 4 dni można grać w opór i... Baresi, Puyol, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest fanem, no to bardziej Puyola, więc wybierzemy tego Carlesa Puyola tutaj, bo nie ma dużej różnicy, do tego Puyol zrobił się wymienny. Lecimy dalej. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do paczki za 200 tysięcy końców. Pionier 21%, 40% na Informa. No tutaj musi być boom, słuchajcie, tutaj musi być boom, tu jest aż 50 kart, też są tutaj jakieś overale, ale nie ma karty specjalnej, jest za to walkout bram. Nie mów, że Ederson po raz trzeci. Dajcie już chociaż tego Alissona. Jest podwójny walkout? Jest, okej. Okay. Alisson jak najbardziej spoko. Do tego jest Ruben Dias, słuchajcie. Więc Alisson, Dias zbijają sobie piąteczki. 8, 9, 8, 8. No i teraz pytanie. Czy coś oprócz nich trafiliśmy ciekawego? Patrzymy. Jest Xhaka, jest Trent, jest Rodrigo. 5 walkoutów tak o wjechało tutaj, słuchajcie. Oprócz tego w duplikacie nic nie widzę, natomiast tutaj jeszcze 2 piczki na wypożyczenie. I ten Alex, dobra, niech będzie ten Alex Boenia. Oraz, moi drodzy, w drugim piczku coś lepszego? Nie da się chyba, nie da się. Sad. No i moi drodzy, przepalamy. Ostatni składzik na ikonę. Miejmy nadzieję, że tutaj odda, ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Ikona zrobiona na koncie widza, max 88. Widziałem już tutaj piękne trafy. Miejmy nadzieję, że tutaj też będzie podobnie. No i zobaczmy jeszcze 2 paczki, słuchajcie, za zrobienie ikony. No i powiem wam tak, mamy tutaj, słuchajcie, poniekąd wróżbę Rumunii, więc tutaj Hadzi jak najbardziej mógłby być ok, bo Hadzi, słuchajcie, tam z jakieś 500 000 jest warty, do tego ma power shoty, więc Hadzi jest ok. Zobaczmy jeszcze jedną pakę, ale to jest w ogóle srebrna paka, więc pominijmy, ale zobaczmy narodowość, najlepsza to... A tu widzę Austrię, ale też tam była jakaś Ukraina, tu Niemcy. Te narodowości nie wróżą nam nic dobrego, niech się dzieje. Paczka z ikoną, proszę państwa, jaki kraj? Jesteś, o, jest Hiszpania. Wydaje mi się, że to może być Hierro. Wydaje mi się, że to może być Hierro. Nie ma chyba jeszcze dobrego z Hiszpanii. Zobaczmy, tak jest. Fernando je... Chociaż 74 tempa, powiem wam. Wydaje mi się, że tutaj może być delikatny potencjał, jeżeli damy cień. No właśnie, bo wartość, słuchajcie, jednak te 200 koła, to nie jest ta karta z cyklu 50, 60, 70 000, więc tutaj 200 koła może być ok. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie dobrze, dlatego zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, no i na razie.